Cześć, dzisiaj powrót do... Czyli w okolicy to ja już w zasadzie wszędzie byłem, w promieniu, że tak powiem, 200 km od Śląska. Także gdziekolwiek teraz się nie ruszam, to w zasadzie wracam w jakieś miejsca. Tutaj byłem dawno temu, nie wiem, 13-14 rok. I słuchajcie, nasi sąsiedzi, nasi południowi sąsiedzi, Czechy. Rejon najbrzydszej góry, jaką znam, jeden z najbrzydszych szczyt góry, jaki znam, czyli Łysa Góra, 1300 tam z hakiem metrów, dosyć wysoka, tam będę chciał zrobić żółty szlak na południe oraz Cieknechynę i Smrk. Te dwie góry, tam są dwa szlaki, które chcę jeszcze, że tak powiem, wydłubać, z których może coś uda się wykrzesać, że będą fajne, a jak nie, to sobie przynajmniej po prostu pojeżdżę. Jak zwykle założenie jest ambitne, bo 2400 przewyższenia, 50 km dystansu. Zobaczymy, słuchajcie, bo w końcu... Znaczy, dlaczego zobaczymy? Słuchajcie, w końcu wymieniłem opony przejściowe, czyli shorty z tego sezonu wiosenno-jesiennego. Założyłem docelowe opony, słuchajcie, Schwalbe Eddy Current i w poprzednim, myślało mi się, że jest problem wentyla w tylnym kole, jednak prawdopodobnie mam przebitą taśmę gdzieś i dosyć szybko ucieka powietrze. Asekuracyjnie wentyl wymieniłem, zobaczymy, co z tego będzie. Jak mi to będzie wkurzać, no to za dużo nie pojeżdżę, bo będę musiał po prostu wymienić nową taśmę, założyć na tylne koło, ale... No ale to będzie dzisiaj takie, wiecie, irytujące, tak mi się wydaje. Szlak mnie trafi. Muszę odwrócić, nie jadę na Łysą Górę, muszę wrócić do samochodu. Cały czas mam ubytek ciśnienia z opony tylnej w zastraszającym tempie. A wiecie, co mnie najbardziej wkurza, że... O, proszę, trapy, 30 litrów wody, auto jest absolutnie nieprzygotowane jeszcze na wyprawy, jest w fazie, że tak powiem, zabudowy i nie mam tutaj po prostu nic. Słuchajcie, daję sobie chwilę czasu. Jeżeli uda mi się, poszukam jakiejś taśmy izolacyjnej, mleko mam. Mam jakąś butelkę, to sobie je zleję. Jeżeli uda mi się to zrobić, to odpuszczę Łysą Górę. I bardzo mnie interesuje, najbardziej mnie Knechynę interesuje, żeby zrobić, więc tutaj sobie skrócę po prostu ten dystans. No dużo, no ale będzie coś z tego dnia. Słuchajcie, jest idealnie, jest 15-17 stopni, czyli chłodno jak na tą porę roku i słonecznie, po prostu genialnie jest. Dobra, działam. Tylko co dokładnie potrzebne jest? Skrzydła z drona, jakby coś. Dobra, nie ma co płakać. Frydek Mistek, 14 km stąd jest Decathlon. W najgorszym, w sumie to chciałem to sprawdzić, ponieważ ta opona, którą mam, jest w bardzo mocnym oplocie, więc po prostu jakby co, bym miał problem z montażem, wyciągnę kaszkora i po prostu pojadę bez. Ona waży 1500 gram, tam bez paru gram 1480 czy 90, także jest na pewno bardzo mocna i to czuć nawet, ta grubość tej gumy. Tak więc tylko doszczelnię taśmę, no i zrobię, mam nadzieję, jeszcze część tripu. Zaparkowałem na parkingu o czeskiej nazwie Bobowka. Smrek przede mną, z tej strony Knechynę. Słuchajcie, jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o Knechynę. Znaczy, muszę najpierw zrobić koło, żeby nie było, ale mam wszystko, żeby go zrobić, ponieważ mam w najgorszym wypadku dętkę. Choć, nie ukrywam, postaram się go zrobić na notupsa już na gotowo. Moi drodzy, kaszkor, on chroni, on naprawdę chroni, ale jest to najgorsza do montażu wkładka i wierzcie mi, poświęciłem te 5 minut na instrukcję obsługi, jak go montować, żeby zrobić luz w rawce i tak dalej, to wszystko jest fajne, ale jak się ma oponę naprawdę, która ciasno siedzi, którą ciężko jest w ogóle wbić w rajfę, w felgę, to założenie i z kaszkorem
jest wybitnie trudne. Uważam, że to... Zresztą wiecie co? Będzie nowa seria, subiektywnie, nie wiem, może już był pierwszy odcinek, nie wiem. Okej, okay. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Endurofina subiektywnie. I zrobię wam taki ranking, mój ranking i plusy, minusy różnych wkładek do opon. Naklejki siedzą i to chciałem nakręcić. A, weszło. Powiem wam tak, trasa na pewno do powtórzenia, znowu stało się to samo. Na szczęście, słuchajcie, niedaleko od samochodu, tak myślałem, żeby wyrzucić kaszkora, wsadzić dętkę, ale chyba mi się już nie chce. Jest prawie przed 17, za wpół do 5, tam będą 6, nie chce mi się już dzisiaj, serio, za dużo tego wszystkiego. Muszę przygotować rower do BSE, powtórzę tą trasę, także widzimy się za jakiś czas. Ten las tutaj, który jest w Beskidzie Śląsko-Morawskim, cały ten region, słuchajcie, to jest taka hybryda jakby gorców z rejonem Skrzycznego. Zrobiło się bardzo ładne okienko widokowe. Słuchajcie, tu w zasadzie jest jak na dłoni cały Beskid Śląsko-Morawski od najdalszych jego szczytów. Smrek i Knechynę. Smrek raczej dzisiaj strawersuje, ponieważ źle dosyć, źle się czuję, a w piątek wyruszamy na BSF w przyszłym tygodniu, więc nie chcę sobie folgować, ale Knechynę, ten następny szczyt chciałbym zrobić. Szczyt nadal no betonowy, troszkę to ogarnęli kosmetycznie, jednak nadal jest to taki betonowy szczyt z tym obleśnym straszakiem, także widoki są naprawdę piękne, ponieważ widać tutaj nasze Beskidy od drugiej strony, od strony jakby zachodniej, także z zupełnie innej perspektywy, ale wydaje mi się, że w tygodniu byłoby tu o wiele ciekawiej. Ja teraz jadę żółtym szlakiem, zjeżdżam w tym kierunku. Będzie to na pewno ciekawy szlak, ponieważ kiedyś nim podchodziłem i wiem, że nadawał się on idealnie do zjazdu. Okej. Okay. Muszę odpocząć troszkę, słuchajcie, mega wymagający nasze... Ach, dobra, powiem jak zjadę cały już. Zwalnia! Dziękuję.
zrobiłem pivota. Pod cuplem 887 metrów. Wiecie, trawersuję teraz taką jakąś małą górę. Słuchajcie, jest dzisiaj bardzo porno i duszno. Jadę tędy, ponieważ tu mam źródełko gdzieś po drodze według mapy, także skorzystam na pewno, bo woda dzisiaj idzie w bardzo zastraszającym tempie. Piękny zjazd, słuchajcie, taki wymagający, może nie technicznie, ale kondycyjnie. Cały czas musicie mocno trzymać rower, cały czas tłumić te kamienie, trzymać mocno się, ponieważ są kamienie luźne, także naprawdę piękny, wymagający zjazd. Wydaje mi się, że to będzie gruba petarda Beskidu Śląsko-Morawskiego. Z wózka jak cholera, żółty szlak tu. Zobaczymy, jak długo będzie tak wyglądał. Pięknie. Genialny. Można wybrać inną linię. Tu bardziej jest lepszy grip. Jo, gdzie jest tu coś. Słuchajcie, miałem jechać tutaj żółtym szlakiem, a właśnie tak się w sumie zastanawiam, czy tam nie pojechać. Nie, słuchajcie, dobra, troszkę eksploracji będzie. Cofam się tutaj troszkę wstecz. Cofam się tutaj i sprawdzę, tam taka mała, nieoznakowana ścieżynka. Ona była przedłużeniem jakby tamtej części, choć... Ale ten żółty genialny, naprawdę genialny, ale poszukamy jeszcze czegoś, może być jakieś ładne wykończenie. Kurde! Tu. Wow. Dobrze, będzie stromo zatem. Go. Ostrawice, dojeżdżam, zrobię taką małą pętelkę. Słuchajcie, nie wiem, czy kurde wody, boję się, że mi braknie. Tam było źródło, znaczy było, ale nie było, było bardzo wyschnięte, tak wiecie, kapało po kamieniach, tylko nie dało się nabrać stamtąd wody. Nie chce mi się sprawdzać, ile mam tej wody. W każdym bądź razie, słuchajcie, nie wiem, czy dzisiaj całego dystansu, znaczy całego tripu przypadkiem nie zrobię i pojadę teraz na Smrek chyba. Smrk! Na tą górę. Tam, gdzie tydzień temu właśnie, wiecie, zwątpiłem, gdzie mi zaczęło po raz kolejny uciekać to powietrze. Dobra, jadę na Smrek. Łysa góra. Jest kawałek. Także chce się bardzo pić, że ten upał jest. 28,5 stopnia. Mimo, że jest wiatr, jest tak, powiedzmy, że przyjemnie, to jednak zapotrzebowanie na wodę jest ogromne.
mała korekcja planów, chciałem jechać na Smerek czerwonym szlakiem, jednak on tam, wydaje mi się, że tam czego za bardzo nie będzie. Zmieniam troszkę koncepcję pasa żółtego szlaku. Kiedyś nim jechałem, ale absolutnie nie pamiętam, z czym on się jadł. Wiem, że sam dół już był bez sensu, także zjeżdżam żółtym szlakiem i potem dołem strawersuję jakieś 2 km właśnie w kierunku jeszcze Knechynę, takimi pepożkami, mniej więcej na wysokości 900 metrów. I dobiję do czerwonego szlaku już poza rezerwatem. Dobrze, żółty szlak spod małego Smryka. Niedźwiedzie, serio? Odbicie z tej szutrówki, no też szutrówka. I tutaj włączę się już właśnie poniżej na przerywaną linię do szlaku czerwonego. Poniżej rezerwatu, rzecz jasna. Może tego nie widać bokiem. Jest wydeptany singiel, także jego się przyczepię i lecę na sam dół. Kusi ta ścieżynka, ale niebieski leci ewidentnie tutaj. No. Dobra, nie kombinuję. Moi drodzy, ja wiem, zarzucicie mi jakieś, wiecie, sprzeczne, że tak powiem, informacje i że szuter trzeba omijać i tak dalej, ale ten szut, którym teraz jechałem, to był absolutny wariat. Słuchajcie, tutaj kosmiczne, nie, miałem włączony GPS, nie wiem, może mi się uda czytać, jaka tu była prędkość. Bardzo długie pole widzenia, takie, wiecie, zakręty z bandami. Szok, naprawdę, nie żałuję, naprawdę, bardzo fajnie, cieszę się, że zjechałem tym szutrem. No rzadko się to zdarza, ale czasami tak jest, wiecie, sama prędkość też jest całkiem przyjemna. Knechyny, ostatni zdobyty punkt, 2300 metrów przewyższenia już się nazbierało. Jestem już zmęczony, to są takie akuratne tripy, 43 km, jest dobrze. Przede mną zjazd do małej stołowej, a następnie żółty zjazd, żółty szlak, właśnie, który chciałem wyczaić, chciałem go zobaczyć, z czym się to je, do czeladni. On biegnie wzdłuż strumienia, jest dużo innych pepożek, mam nadzieję, że będzie to smaczek. Szczyt Knechyny.
Ja pierdolę. Jeden z lepszych trawersów ever. Mega wymagający, mega trudny technicznie. No trudny. Słuchajcie, i a propos tej sytuacji z zeszłego tygodnia, że chciałem wyrzucić kaszkora, pomimo że tu mam, wiecie, oplot Super Gravity, bardzo ciężka jest ta opona, bardzo mocna, to myślę się, że bez kaszkora przy 1,5 bara, 1,5, 1,6 z tyłu, przy mojej wadze, domyślam się, że mógłby być ząg. Także oponki się spisują genialnie. Swoją drogą zrobię wam w playlistie subiektywnie, bardzo chętnie wam poopowiadam trochę o, nie o oponach do enduro, o moim secie opon do enduro. Jadę dalej, a to dopiero, mam nadzieję, że to dopiero początek. Początek bardzo fajny, też taki, wiecie, dziki, natomiast tutaj już, tutaj widzieliście już jakiś dzwon, bardzo luźne kamienie, błotniście, generalnie wszystko złe, co ma śląska rąbanka. Dodatkowo tutaj tego szlaku zostało tam chyba 300 czy 400 metrów, spadek wysokości dosyć duży, a jestem na wysokości w tej chwili 750 metrów, co pozwoli mi, żeby skutecznie dokulać się pod samochód. Mam jeszcze parę kilometrów, żeby wrócić pod samochód, także no kulą się. W ten sposób kończę ten piękny dzień obfitujący bardzo dobre, wysokogatunkowe enduro. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć!